Hej wszystkim, tu Mary Kanan, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku! Jej! No nareszcie, troszkę mnie tu nie było, bo ostatnio niestety byłam chora i nie miałam jak nagrywać, więc w razie czego przepraszam was jeszcze, jakby mój głos brzmiał nie do końca dobrze, ale już naprawdę nie mogłam się doczekać, żeby tutaj zagrać. Ostatnio byliśmy w tym przedstawieniu takim z muszkieterką, a teraz może udamy się tutaj do kolejnych drzwi. Tutaj mamy plakat i to sugeruje ninjutsu, The Art of Rabbits. To będzie poziom, gdzie księżniczka Peach zamienia się w ninja. I ten już akurat sobie przechodziłam wcześniej, jak nagrywałam rolkę na Instagram i on jest naprawdę super, mega mi się podoba. Także mam nadzieję, że będziemy się tutaj razem świetnie bawić. Peach time! Peach time! Tak, każda klasyczna historia o ninja zaczyna się w wiosce, ale tam nam blokują drogę. Ogólnie... O nie, przejęli wioskę! Ale jest ukryta droga! Blisko, tak myślę. No tędy nie przejdziemy, nikt nie przejdzie. Gdzie może być ta ukryta droga? Ja, ej, uwielbiam w ogóle ten design, jak są takie różowe drzewa. W sumie u nas w Polsce też są, ale no, jakbym mogła kiedyś być w Japonii, jak jest ten sezon kwitnącej wiśni, no to naprawdę byłabym mega zachwycona. Dorzućmy jeszcze moją miłość do tych różowych drzew w Animal Crossing. Tak. Idźmy tą drogą. Ja ogólnie miałam w sobie straszny głód grania w tą grę, no bo wiecie, ona jest nowa. Ja tu zaczęłam nagrywać i nie mogłam w nią grać. A gdzie trzeba tak przechodzić, jak oni nie patrzą. Yeah, i wskakujemy do tajnego przejścia! Dobra. Można się chować w trawie? Tak? W takiej niskiej też to działa? Okej. Yeah! Mega mi się podoba, ta scena się tutaj odwraca, super to wygląda. No i kolejna gwiazdka. No i w międzyczasie, jak odczuwałam straszny głód grania w tą grę, no to osładzałam sobie ten czas graniem w Super Princess Peach na DS-iku. I właśnie jeśli macie DS-a, to ja uważam, że po prostu no, musicie zagrać w tą grę. To jest must have, bo jeśli oczywiście lubicie platformówki, no bo ta gra jest moim zdaniem no turbo genialna. Strasznie mi się podoba, już tam jestem chyba w 6. świecie i gra mi się naprawdę świetnie, także bardzo wam ją też polecam. A tutaj magiczna kokardka przemieni nas w drugą transformację, czyli w księżniczkę Peach Ninja. Ninja Peach! No w ogóle ekstra na to wygląda, musicie przyznać. I ta fryzurka. Yeah. O, w ogóle... To jest tyle detali fajnych, zobaczcie, ona po tych bucikach po prostu przesuwa się po tej wodzie. Okej. Ekstra. Dobra, ruszajmy. Patrzcie na to, jak podejdziemy do ściany, to ona ma taki dywanik, który po prostu markuje design tej ściany, taki kamuflaż, nie? Co tam ta wielka blond kitka wystająca, to się nie liczy, nie? To jest tak ekstra. Dobra. Skaczemy jak książę Persji. Haja! Przyjaciel czy wróg? Ach, przyjaciel! Pomóż nam! No staram się. Tędy nie przejdziemy. A ona teraz się potrafi w tej trawie chować. Jak jest tym ninja. Ma takie, widzicie, kamuflaż. Jestem przebrana za trawę. Możemy
Ajja! Zaatakować od tyłu, no. Tam nie wzięłam jakiegoś tego? Czy on mi pokazał, że ja zapomniałam gwiazdeczki? Och no, tylko nie to. A tu możemy, zobaczcie. W ogóle nas nie widać. Tylko poczekam, aż on się przesunie. Z tą swoją fioletową lampą. Tam się nie da chyba wyżej? Czy się da? A, da się. Gdyby tylko ninja z legend tu był. No to jestem. Jestem, moi przyjaciele. Nie o to mi chodziło. Ale okej. Tak, to, że cicha noc. W tą stronę świeci. No, haja! Się nie wolę ich pokonać i mieć spokój. Tu znowu jesteśmy. Stopieni z tłem po prostu. Haja! I wolni, jesteście wolni, przyjaciele. Jest dużo wrogów, mówicie. Poradzimy sobie z tym. Któż sobie z tym nie poradzi, jak księżniczka Peach, udająca krzak. Nie ma mnie, nie ma mnie. Okej. Okay. Haja! No, skacz. Wow, wow. No, co się stało? Tamtą stronę nie mogę, okej. Okay. Słuchaj, nawet te dachówki, jak się po nich chodzi, fajnie to jest zrobione. O, tutaj sobie śpi. Uuu, kokardka tam była. Nice. Zobaczcie, jak jest w wodzie. To ma taką trzcinę i ona nią oddycha. Czy to nie jest genialne? Zresztą uwielbiam to. Dobra, no i możemy kogoś zaatakować z zaskoczenia. Tylko poczekam. Przegapiłam dwie gwiazdki! Oh no! O nie, mają jakiś tam ten arkusz specjalny. Oh, zamienił się w drzewo. O nie, ten ma arkusz. Musimy go gonić. Że ja przegapiłam. A tu coś jest. Hello, chwila. Dajcie mi chwilę. Tutaj jest chyba to. Strike a pose. No. Heja! A to odbijanie się od strony jest takie fajne. O, jest gwiazdeczka. Ale i tak brakuje. No nic, mam nadzieję, że zapewne będzie można tu wrócić i wiecie, jeszcze raz dostać te gwiazdki. Bo ja to tak nie przegapię żadnych gwiazdek. Oj, ten fragment w ogóle, to jak się go goni, on jest tak turbo fajny. Można biec po ścianie. Super to wygląda i po tym dachu. No, zbieraj. Nie! Oh no! Zbieraj mi te części tego. Ja chcę wszystkie. Yeah. Haja! Nie, super to jest. Yeah! Co? Gwiazdeczka jest moim dłużnikiem. To jest tak fajny fragment, daje tyle frajdy, po prostu uwielbiam. O, widać go! Za nim! Wypuścił ten arkusz i teraz możemy płynąć na wielkiej skale! I ona nas słucha. To jest super. Yeah! To się tyle dzieje po prostu różnych rzeczy w tej grze. Dla mnie to jest po prostu czysty fan.
Mam cię. Ła. Brawo, Peach! Brawo! Wszystkie gwiazdki oprócz dwóch. Ale kokardkę znalazłam. I dostałam ten nową sukienkę. Jaka ładna. Trzeba przetestować. Okej, i te drzwi zamieniły się na niebieskie. Tędy taka wstążeczka ruszyła i tam się nam podświetliło. Ale no teraz nie można tu wrócić. Ale jestem no prawie pewna, że potem będzie można, no bo... No hello, no... Chodźmy do sklepu. A nie, bo tych się nie kupuje, tylko je się przybiera w szafie, bo je się już dostało, dobra. Myślałam, że one się odblokowały do kupienia, a to jest chyba tak, że już je tu mamy. Więc może zamiast tej pięknej ombre, ubierzemy tą piękną. Dobrze, także możemy ruszyć do kolejnego przedstawienia. I tak powiedzmy po kolei, to mielibyśmy tutaj tą kowbojkę. Tutaj, ja to nie wiem, czy to jest plakacik z tego. I tu mnie jeszcze nie było. Także myślę, że jeszcze jeden poziom spokojnie sobie możemy przejść, bo one nie są jakieś bardzo długie. I tu mnie nie było, także to będzie dla mnie prawdziwy spektakl nowości i mam nadzieję pozytywnych zaskoczeń. Oh yeah! Peach time! Dziki zachód! Wow! Zabierają wszystko co cenne, no nie! Za złodziejstwo. Ale tu jest muzyczka czadowa. Uciekają. Ojku, nie zdążyłam przeczytać. Wild Star. Dzika gwiazda. Czy to nazwa Pablo? A tu? No, zniknęli. Tędy nie przejdziemy. Nie wiem, pewnie do których drzwi można wejść. Nie wiem, czy tutaj? Ojejku. Jakie zniszczone. No, niedobrze. Zdemolowali domki. O. Dobra, wyjdziemy stąd. Drugie drzwi. Może tutaj. No bo tamci jak będzie ich więcej otworzą mi bramę, nie? Porozwalane stoły, poprzewracane. Kaktusik jest taki podejrzany. Nie ma tu nikogo. To dziwne. To wyjdziemy. We dwójkę dacie radę? No aha, we dwójkę dacie radę. No proszę, oto magia wstążki. Wild power. Dzięki, biegnę za nimi. Konik! Jaki ładny konik! Stop! Pomóżcie nam! To jest konik. Tak wiem, tam krzyczą pomoc, a ja. Chciałam tam dosięgnąć. O, dobra. Mogę spokojnie teraz pomagać innym. A jak tu mam im pomóc? Ojej, oni mają broń! Oh no! Odejdźcie mi stąd. Nie da się ich tak całkiem pozbyć, tam jest gwiazdka. Wow, wow, wow. Czemu nie mogę się was wstążeczkować? Może potem... Strzelają za mną. Tędy? Może tędy się można tam dostać, tu jest jakaś taka drabinka. Spróbujemy. O nie, tam jest jakiś boss. Boss bandy. O, tam jest przejście. Next door. Przez piwnicę. O jadzie. Możemy zapalić. Pieniądze, pieniądze. Pieniądze na nowe kiecki, nowe wstążki. Nie, jejku.
jeszcze tutaj? Można zapalić? O ja! Nie mogę cię zobaczyć, jakoś cię widzę. Nie bój się. A! Kokardka! No to co się chowasz z kokardką? Chodźmy do kolejnego. Wow, ile beczek! Coś tam jest za tym. A tu nic nie ma? No dobra. Proszę. Wstążkowy power! Oh yeah! Czas przejąć to przedstawienie! Showtime! O ja, ale ekstra! Lasso! Kowbojka Peach! O ja cię! I wjeżdżamy na górę! Wow, jak na koncercie! Tak, jestem bohaterką! Chyba. Wow! Wow! Hajja! Wow! Ale fajnie! Można łapać te beczki. Uratuję was wszystkich! Pewnie jeszcze dwóch jest. Yeah! Gdzie reszta? Uwolnię wszystkich! Yeah! I co teraz? Boss time? Gwiazdeczka jest, okej. Okay. Pierwszej gwiazdeczki nie mam! Wow! No fajnie macha tym... Nie, ale ona genialnie to wygląda. Dobra, dawać. Chodźcie, po kolei! Ojej, obdarzyli mnie serduszkami! Uciekają! O nie! Jest ten konik! W ogóle fajne, tak na takich sznurkach, nie? Taka marionetka trochę, kukiełka. Tak, chcę! O, oh, wow! Ale czad! Yeah! Ale super! Tędy za nimi! Odzyskamy wszystko, co ukradli! Wow, tam były... Kawałki gwiazdki, nie zauważyłam ich. Dawaj to. Dogonimy go. Yeah. Tam było serce. Za kurtynę. Tak, ta lady za wami biegnie. Przez mo... Ups. Ups, 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 upsi. No mogło się zdarzyć, no... Nie wiedziałam, że tam da się spaść. Za nimi! Wow! Okej, bo mi się mylą klawisze skoku, okej? Okay? Mam taki problem, jak między grami się przestawiam. Jedno serduszko mi zostało i co wtedy? Game over? Oh no! Dobra, przeskoczymy to. Dajesz, koniku! Icha! Wynocha. Wow! Wow! Tam mają cenne rzeczy. Już chyba nie zdobędę. Muszę powiedzieć, że ten poziom, żeby zdobyć wszystkie rzeczy, to się robi wymagający! Ty, co ty masz tutaj? Co to jest? Co to było? Nawet nie wiem. Wow! Ten wielki. O, 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 o! Martwi mnie trochę, że mam tylko jedno serduszko. Przydałoby mi się jeszcze jakieś. No i co? A, już. Okej. Okay. To było w miarę proste. Nie, ale ten design kowbojki tak mi się podoba, tak ona patrzcie stoi, macha tym lasem cały czas, jak się... W ogóle jak ona chodzi. Ekstra. Uhu, a ja z jednym serduszkiem? No dobra. Jestem tu. Ja i moje lasso.
Jeszcze ten krzaczek się przetoczył. O! Tak, beczką w niego! I co teraz? Wow! Pięknie! Brawo, Peachy! Peaches, Peaches! Szarżuje jakiś byk! A, beczka! Dla ciebie! No way! Ojejku! A przynajmniej zobaczyliśmy, jak wygląda... To kosztuje kaskę! Najgorzej! Jak zabieram ci życie, zabieram jeszcze pieniążki. No dobra, ale ja naprawdę miałam mały serduszek, przecież teraz mam więcej. Jakie ona ma kolczyki w ogóle inne, ja! Kaburę mam, a pistolecika nie mam. Ale lasy, super. A masz! Hajja! Pięknie! Uhu! Dobra, ogarniemy to. Beczka! O nie! On mi przeszkodził! Masz tą beczką! Jego, czemu on ma taką dużą spluwę? Bo on akurat jakąś kulę musi wystrzeliwać, jak ja w niego celuję. Masz! Pytanie, czy wystarczy 3 razy, bo tu jeszcze jedno takie zostało. Co, szarża? Chodź tu, byczku. Uhu! No. Co, więcej kul? Let's go! Ale jajko! Tak, przeładuj sobie. Reload! Reload! Masz. Dang. Co? Czy to jest game over dla ciebie? Oh yeah! Ile diamentów tutaj w skrzynkach. Yeah! Ile mi gwiazdek brakuje? 3. Ale mam kokardkę. Wow! Sukienka w taką krówkę? Ja muszę wszystko przymierzyć. Okej. I tutaj będą potem kolejne drzwi, ostatnie w sumie z tej czwórki na dole. I to są takie cukiernicze drzwi, mega mi się tam podobało. Także następnym razem będziemy sobie piec w odcinku jakieś słodkie ciasteczka. No i też zobaczymy, co się stanie, jak te pierwsze 4 przedstawienia na dole odegramy. Nie no, to jest przesłodkie. A też z tych wszystkich najbardziej, tylko podoba mi się... Mi się też bardzo podoba i ta ombra. Ale zostaniemy w krówce, no bo jest nowa. A Peach jest księżniczką. A księżniczki myślę, że lubią testować wszelkie nowe stroje. W ogóle można na coś jeszcze stać. Jak mam pieniądze, to je wydam. Ja kupię sobie kropki. Tak chcę, bo kropki są słodkie. Nie chcę się teraz przebierać. Kupię sobie paski i pionowe paski i to też ładne. No i dzięki temu mam wszystko ze sklepu oprócz wstążeczek dla Stelli. Ale jej naprawdę jest do twarzy w tym niebieskim, co ja poradzę. No dobra, także moi drodzy, w tym odcinku ode mnie to by było wszystko. Myślę, że takie właśnie krótsze odcinki są, będą tutaj fajniejsze niż jakieś mega długie. Także dajcie znać, jak wam się podobał. Będzie mi bardzo miło się zostawić łapkę w górę i komentarz. No i dajcie znać, czy właśnie graliście w tę grę, jak wam się w ogóle podoba. No a ode mnie to by było w tym odcinku tyle. Zapraszam was na kolejne przedstawienia.
Pamiętajcie, że jesteście najlepsi buziaki. Pa! O Boże. Stałam zawału, bo jak machałam do was, chociaż tego nie widzicie, to spadło mi amiibo Guardiana z Zelda Breath of the Wild, bo zahaczyłam o tę jego długą nogę. Ale nic mu nie jest. Nic mu nie jest, także spoko. Buziaki, pa.